Witam sobie tam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Skyrim. Znajdujemy się przed naszym nowym domem, gdzie jak widzicie już dokonałem ulepszeń oraz pobudowałem to, co chciałem wybudować. Oprowadzę was szybko. Tutaj mamy nasz ogród, który tak trochę jest do końca zapełniony, ale w wolnej chwili się nim zajmę, po prostu no miałem ważniejsze rzeczy do roboty. Tu mamy naszą sekcję budulcową, powiedzmy sobie w ten sposób, gdzie wytwarzamy niezbędne rzeczy i przetapiamy je kamieniołom. Budynek unikalny, jakim tutaj jest pasieka. Oraz tutaj no dość fajnie podrobiony kompleks wokół domku. Mamy tu naszą własną zagrodę. Stajnie, złoże gliny również. I w środku mamy właściwie niemal wszystko wybudowane, za wyjątkiem kilku rzeczy, których uznałem, że nie chcę budować bez was. Znaczy inaczej. Po prostu bez waszej wiedzy, jak to zostało przeze mnie zrobione. Mamy tutaj w pełni rozbudowany domek, za wyjątkiem piwnicy, gdzie po prostu brakuje mi kilku kapliczek. Postawiłem na szkladnię. Jeżeli zapewnię sobie szkladnię, tutaj te wszystkie siewniki, maksymalnie duże i małe, to zaczęły się tutaj pojawiać pszczoły, mogą też być motyle i pochodniki. Tu mamy biblioteczkę. Natomiast na końcu budynku mamy laboratorium alchemiczne. Tak to wygląda. Pokażę wam jeszcze piwnicę. Tu nie będę schodzić już na dół, żeby pokazać wyższe poziomy, chociaż dobra, pokażę je, co mi szkodzi. Mamy dwie kapliczki gotowe już teraz, mianowicie Stendala i Arkaja. Brakuje jeszcze siedmiu, ponieważ po prostu nie mamy medalionów odpowiednich, chociaż amuletów na poszczególne bóstwa i nie chciałem ich dodawać sobie za pomocą konsoli, mimo dobrze tego, że wiem, że wy byście nie wiedzieli, skąd się wzięła kapliczka przygodowo z Zenitara, skoro jeszcze nie było ani razu jego medalionu podczas serii. To samo kapliczka Mary, Dibelli i tak dalej, i tak dalej. No i to tak to jeszcze wygląda z poziomu dachu. Możemy sobie ładnie przejść i popodziwiać widoki. Ale słuchajcie, wypadałoby w końcu się ruszyć i zająć się Nocnym Bractwem, a mianowicie pomóc im w wykonaniu tego, co byśmy proszeni. I to słuchajcie, dla ciekawych powiem, że proces budowy domu ze wszystkim zajął mi łącznie 5 godzin. Po prostu problemem było to, że się bardzo szybko kończyło żelazo i w późniejszych etapach budowy był wymagany korund do budowy skrzynek i sejfów. I tak dalej, mały człowieczku, a zobaczymy, na kogo spadnie kara. Och, siedź cicho, niemrawy durniu. Ten człowiek właśnie wrócił z długiej podróży. Okaż przynajmniej trochę uprzejmości. Panie Cyceronie, to cudownie, że ty i nocna matka dotarliście. Twoja obecność tutaj oznacza długo wyczekiwany powrót do tradycji. O, jesteś miłym i dobrym czarodziejem. Nasza pani na pewno to doceni. Ty i nocna matka jesteście tu oczywiście mile widziani, Cyceronie. Z racji tego, że jesteś strażnikiem, zostanie ci okazany stosowny szacunek. Rozumiesz, mężu? O, no proszę. Och, tak, tak, tak. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Czyli Arniolf, Adbjorn i Asit z samożeństwem. Ja jestem przywódczynią sanktuarium i moje słowo jest prawem. Rozumiemy się? Och, tak, pani. Doskonale. Ty tu rządzisz. Po co to własny strażnik? Dobrze. I tak miałam dość rozmów z tym mamrocącym głupcem. Musimy coś omówić. Co tylko sobie życzysz. Dobra. Z czym mogę ci pomóc? Tak, rzeczywiście. Musisz udać się do Markartu i porozmawiać z pomocniczką aptekarza.
Znajdziesz ją pewnie w Wiedźmim Wywarze, w godzinach otwarcia sklepu. Okej. Okay. Dziewczyna jest gadatliwa i chce zamordować swego byłego kochanka. Wygląda na to, że przeprowadziła czarny sakrament. No teraz... Porozmawiasz z nią, ustalisz kontrakt i go wypełnisz. To czekaj, kiedy zajmujemy się rozwodami, no Astrid. Chociaż no, romansami, no... Naprawdę? No dobra, no jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, czy to wszystko? Mów wszystko, bo nie chcę mieć, wiesz, tajemnic z twojej strony. Zrób wszystko, czego zażyczy sobie kontakt. Reprezentuj nas profesjonalnie i doprowadź sprawę do końca. Ponieważ to twoje pierwsze zadanie, pozwolę ci zatrzymać wszystko, co zapłaci Muiri. Z pewnością nie będzie szczędzić grosza. Zawsze dobrze płacą. Aha. No dobra, no to mamy zadanie, które wypadałoby wykonać. Póki co odpuśćmy tego Cicero, bo raczej nie wydaje się być względnie stabilny na umyśle. Także... no. I do Marcado tu w tym układzie, z tego co było mówione. A właśnie, daliśmy jeszcze zleceni na Zirowie, ale to już zrobimy przy następnej okazji. Po prostu tutaj zostałem, tak wiecie, zaoferowany tym powrotem Nocnej Matki, która jest ewidentnie no, w skrzynce. To z tego, że może już nie żyć. Więc... Proszę, wchodź. Gospoda srebrno-krwista, mam... Dobra, Muili, gdzie jesteś? No, no proszę, tu jesteś, Muili. Na mnie patrzysz? No, jestem z Mrocznego Bractwa. Mroczne Bractwo? O, rany, naprawdę tu jesteś. A więc czarny sakrament rzeczywiście zadziałał. Tak, a o co chodzi? Czego chcę? By Alan Dufont stracił życie. Ma zostać wytropiony i zaszlachtowany jak świnia. Obrazowo. No, no dobra, ale powiedz więcej. Nie wiedziałam o tym, gdy byliśmy razem, ale tak naprawdę Alan jest przywódcą pewnej bandy oprychów, bandytów. Aha. Zadekowali się w starych krasnoludzkich ruinach Raldbdar, niedaleko Wichrowego Tronu. To ich baza wypadowa. Idź do tych ruin. Brzmi znajomo. Znajdź Alana Dufonta i zabij go. Nie dbam o jego znajomków. Zrób z nimi co chcesz. Ale Alan ma wyzionąć ducha. Da się zrobić. Świetnie. Gdy już zginie, zapłacę. Złotem. Odłożyłam nieco i mam nadzieję, że wystarczy. Ale no cóż, jeszcze jedna sprawa. Interesuje cię to? Oczywiście, że tak. Jeśli zdołasz, zabij jeszcze jedną osobę. Nie musisz, bo tego nie ma w umowie. Ale jeśli ci się uda, zapłacę nawet więcej. No dobra, spoko. Chodzi o Nilsin, łamaczkę tarczy z Wichrowego Tronu. Jeśli Nilsin także straci życie, porządnie cię wynagrodzę. No, no dobra, nie będziemy wnikać w tym układzie. I jak najbardziej... Wszystkim pokażę. Tak jak powiedziała Astrid, reprezentuj bractwo porządnie i spraw, żebyśmy wyglądali profesjonalnie. Czego Astrid sobie życzy, Astrid ode mnie otrzyma. Dobrze. Będzie, proszę bardzo. Zrobimy. A czy bym może od Nilsin? Ponieważ wydaje mi się być no trochę łatwiejszym celem niż Dufon. Która godzina? Powoli wieczór dochodzi. No okej. Okay. Widoczni? No teraz już widoczni. Łuk myśliwski. Byłem jednym z najlepszych żołnierzy w armii gromowładnych, dopóki nie pchnięto mnie mieczem w pierś. Nie chcę jeszcze tu na ten cmentarz wchodzić z własnego powodu. Dlatego... liczę, że... Obejdzie się i bez tego, ale ona chyba już gdzieś odbiła. W tym układzie... A proszę, już do domu sobie jakiegoś weszła. Czekajcie, czy tu jest... cmentarz? Nie. Na cmentarz nie wchodzę, ponieważ jest mi jeszcze nie po drodze.
A przy okazji jest całe zadanie do wykonania. Ona weszła do komnaty umarłych? No dobra, poczekajmy w tym układzie parę godzin. Czy cokolwiek tam jest, nie mam pojęcia. Z czym sobie, że to może być tu komnata umarłych po prostu? No dobra, może nas nie zauważą. I ona się przemieściła, a proszę. Tu jesteś. Poziom mistrzowski zamka. Słuchajcie, podczas budowy domu wyprzedałem sobie nadmiar wszystkiego. Dlatego mam trochę więcej wytrychów. Mam nadzieję, że to mi już na w miarę długo wystarczy. Bo mimo wszystko chciałbym zrobić z tego dobry użytek. Tylko czy mamy jakieś miksury ze sobą, czy nie mamy? O, no coś tam mamy. Może jest coś na niewidzialność, co by było nawet spoko. Zobaczmy zresztą. Kondycja, niekondycja, trucizny, wywary. No możemy nie mieć niestety, dobra. Czekajmy, skończy się przemieszczać. Chyba już skończyła. I pójdźmy w tym układzie. Pójdźmy w tym układzie ją wyeliminować. W tym układzie, ja pierniczę. Dobra, chyba czysto. Z wyrazami szacunku Ormocznego Bractwa, moja droga. A tymczasem idźmy do Raldbad. Czy jakkolwiek to się wymawia. Pójdźmy na tą wielką windę może. Czego się tutaj poszwętamy. Właśnie bezdrożami, ale... Ej, to jest bardzo blisko siebie. Zobaczcie. Wielka winda Adaldbad, to musi być to. Nie może być inaczej. Jaki mamy krzyk jeszcze, zobaczmy. Bo tutaj myślę... A, wylacie duszy. Bo to właśnie mamy wiele sposobów na to, żeby ubić... Alana. Po prostu wolałem być przygotowany na to, co mamy wyposażone. To trzeba uważać, ale widzicie, jest bandyta. Cicho. Dobra, ustrzelmy go sobie. To zwykły bandyta, więc sobie będzie trzeba co się bronić. I kolejny zwykły bandyta, ale tym razem łucznik. Oj. Chyba mu się zmarło. Jak tam nasz oklęty dusz? Drobna tylko. Pomniejszej pospolitej. I na to nie mamy klejnotu duszy? To jakaś czarna dusza, czy co? W tym układzie. Słuchajcie, póki co tylko tu zabijemy Alana. Raldbad chyba będziemy jeszcze musieli raz odwiedzić, ale nie jestem pewien. A chciałbym trochę jeszcze tutaj trzymać się jednak no bliżej wątku Nocznego Bractwa i Gildii Złodziei niż innych wątków obecnie. Bandyta do zbójnik, czyli coś jeszcze silniejszego. Chyba jeszcze silniejsza niż Banita nawet. Ale... Dobra, spokojnie, strzelaj ją i awansuj sobie. Również ten awans wyniknął nam z tego, że mieliśmy... O, prawie mamy łucznictwo gotowe, no dobra. Dużo okazji na kowalstwo oraz retorykę, dlatego tak, no w miarę ładnie poszły te awanse. Tu będę chciał przez ten ogień przebiec. Na szczęście udało się bez większego uszczerbku na zdrowiu. Nie proszę, tutaj mamy Alana. Brama na poziomie eksperta, spoko. Otwieraliśmy trudniejsze. Dlatego i z tą sobie poradzimy.
Nie, tu jest nasz cel, Alain Dauphin. Dlaczego to chybiliśmy? Dobra, Alain nie żyje. Teraz pójdziemy do Muili. Przekazać jej dobrą nowinę. Znaczy dobrą dla niej, złą dla Alana. Okej, mamy to. O, teraz wiesz, że mamy odpowiedniej wielkości klientu duszy na tamtą poprzednią. Jestem trochę zaskoczony, szczerze mówiąc, że nie zaczęło miejsca. Alain, masz zgubę Aegis, która jest unikatem i chcę ją od ciebie wziąć. Dziękuję ci za to. I w końcu mamy poziom 40 łucznictwa, co mi idzie bardzo wolno. Nie będę was oszukiwać i liczyłem, że będziemy mieć tą pewną rękę o wiele, wiele szybciej, no ale wychodziło jak wychodziło. Ja tą umiejętność z reguły nabywam znacznie szybciej. A tutaj po prostu, no, też swoją rolę odegrała Sarana, jakby nie patrzył. Po prostu, no, eksploracja krain Dawnguard wraz z wampirzycą nie szło nam po myśli. Dlatego, no, to szło nam o wiele wolniej niż powinno na dobrą sprawę. Dobrze, pogadajmy z Muili i wyruszyliśmy. Była piąta rano, teraz jest 23, czyli Zedaldbad, które znajduje się tutaj, no właściwie z Wichrowego Tronu. Jest dzień drogi do Markadotu. Sobie więc widzicie, jaka to jest potężna kraina, skoro idzie się 18 godzin. Może być tak, że Markadot a Wichrowy Tron dzieli od siebie 20 godzin. Muili. No nie tylko Alain, oboje nie żyją. Dziękuję. Drań dostał to, na co zasłużył. I słyszałam o nim Sin. Twoja część umowy została wypełniona w dwójnasób. Weź to proszę, jako zapłatę i symbol mojej przyjaźni. Dziękujemy. I słuchajcie, polecam wam wykonywać właśnie wątki Mrocznego Bractwa. Jeżeli chcecie koniecznie zdobywać unikaty, ponieważ każda misja zawiera jeden z unikatów. One są już narzucone odgórnie, ale mimo wszystko lepiej je mieć niż nie mieć, bo niektórych z tych unikatów później można już w ogóle nie odzyskać, tudzież nie zdobyć. Przykładowo ten pierścień Muili byłby dostępny tylko w wypadku zabójstwa jej i nic więcej. Można go dodać konsolą również, ale uznałem, że jak robimy, to robimy porządnie, tak do końca się nie zackamy. Oddamy jeszcze zlecenia Nazirowi i z Astrid pogadamy za chwilę. To słowo mocy już poznaliśmy, dlatego nie nauczymy się go ponownie siłą rzeczy. O, mamy go. Co z tym starym żebrak? Wciąż tu jesteś? Czym problem? Słuchaj, oni już nie żyją nas i uspokój się, nie gaduj tyle. Dobrze, mam nadzieję, że udało ci się mieć na baczności w tym tartaku. Te drzazgi i zardzewiałe gwoździe potrafią być dość paskudne. I są paskudne, uwierz mi. Zapłata za dobrze wykonaną robotę. Dziękuję ci bardzo. Nie żyje również Beytild. To było najtrudniejszym kontraktem. Oczywiście. Słyszałem, że kopalniany biznes jest okrutny, a godziny pracy zabijają. Mógłbym tak. O Boże, Nazir. Dzień. Oto twoja zapłata. Twój czarny humor jest raczej tak trochę suchy, bym powiedział. Natwi też nie żyje, tak przy okazji. Moje gratulacje. Udało ci się z zimną krwią zamordować wychudzonego żebraka. Wrogowie powinni przed tobą drżeć. Oto twoja zapłata. Będą drżeć, właściwie już drżą. Ale to nie przez Nadwiego. No dobra, masz może jakieś inne zlecenia? Przykro mi, ale nie. Przyjdź do mnie później. I tak też zrobimy w tym układzie. Pójdziemy do niego później. A teraz pomówmy z Astrid.
Zobaczmy, czy jest zadowolona z naszego sposobu wykonania zadania, które nam powierzyła. Astrid? A, jesteś z powrotem. Tak. No i jak się udał twój pierwszy prawdziwy kontrakt? Pewnie ciekawszy niż to, co oferował Nazir. O wiele ciekawszy. Znaczy, oczywiście, na swój sposób. Kochanie, oczywiście. I jak podpowiadają mi moi mali, kruczy pomocnicy, świetnie ci poszło. Nie mylisz się. Potrzebuję teraz twojej pomocy w pewnej osobistej kwestii. No, jak ci mogę pomóc? To Cicero. Od kiedy przybył, zachowywał się, cóż powiedzieć, że nieprzewidywalnie byłoby niedopowiedzeniem. Według mnie to szczętnie zwariował. Jest ojoj. Dłużej. Ostatnio zamyka się w komnacie nocnej matki i z kimś rozmawia. Przyciszonym, lecz rozgorączkowanym głosem. To rzeczywiście nie brzmi dobrze. Co planują? Obawiam się zdrady. No dobra. Możemy się temu przyjrzeć, Astrid, ale to nie brzmi dość wiarygodnie. Może i tak, ale zdrowa porcja paranoi nigdy nie zaszkodziła sanktuarium. A mam przeczucie, że ten upośledzony idiota coś knuje. Nie musisz być taka nieuprzejma. Co mamy zrobić? Drogi bracie, zakradnij się do tej komnaty i podsłuchaj ich rozmowę. Dobrze, siostro. Chowanie się w cieniach na nic się nie zda, bo na pewno cię dostrzegą. Potrzebujesz odpowiedniej kryjówki. Musisz się schować gdzieś, gdzie nigdy nie zajrzą. Czyli pod ławkę na przykład. W trumnie nocnej matki. W trumnie? Czekaj, ale mam dzielić trumnę z nieboszczykiem? Jakby nie było, nie mamy wyboru. Nikt nie może cię spostrzec. Ruszaj, zanim się spotkają. Wróć do mnie, gdy się czegoś dowiesz. No okej. Okay. Też słuchajcie, Cicero, można spotkać o wiele, wiele wcześniej. Mianowicie będzie on możliwe do spotkania zanim się prześpimy w łóżku po zabiciu Grelot. Do momentu właśnie pójścia spać po tym zadaniu możemy go spotkać nieopodal jednej z farm, bodajże w tym kierunku, gdy właśnie transportuje trumnę z nocną matką i zepsuło mu się koło do wozu. Wtedy byśmy otrzymali dodatkowe 500 sztuk złota od niego za pomoc. Ale nie więcej, on będzie gdzieś mniej więcej tutaj do spotkania, jeżeli się nie mylę. Ale tego nie wierzcie za pewnik. Po prostu no, musielibyście poodkrywać sobie ścieżki prowadzące z białej grani dalej. No okej, okay, jesteśmy w komnacie nocnej matki. I mamy tu chyba teraz wejść, z tego co rozumiem. Uhuhu. Ona nocna matko, no... Nie wyglądasz korzystnie. O-o. Czy jesteśmy sami? Tak! Tak! Sami! Słodka samotność! Nikt nas nie usłyszy, nie będzie nam przeszkadzać! Wszystko idzie zgodnie z planem! Inni? Rozmawiałem z nimi. Zaczynają się zgadzać, wiesz? Czarodziej, Festus Krex. Może nawet ten Argonianin i nie dziecię? A ty? Czy ty chyba nie prowadzisz żadnych rozmów? Nie, oczywiście, że nie. Ja gadam, poluję, obserwuję i mówię. A ty co robisz? Nic? Nie, żebym się denerwował. Nie, nigdy. Ty to rozumiesz. Cytoro zawsze rozumie i słucha. Przemówisz, gdy nabierzesz ochoty, prawda? Prawda. Słodka nocna matko. Biedny Cycero. Kochany Cycero. Taki uniżony sługa. Lecz nigdy nie będzie dane mu usłyszeć mego głosu. Gdyż nie jest
on słuchaczem. Co do cholery tu się dzieje? Och, jak mogę cię bronić? Jak mam stosować się do twojej woli, skoro nic nie mówisz do nikogo? Och, ależ będę mówić. Będę z tobą rozmawiać, gdyż jesteś wybrańcem. Tak, ty. Ty, osoba, z którą dzielę żelazny grobowiec, która ogrzewa moje starożytne kości. Oto twoje zadanie. Udaj się do Volun Rud. Porozmawiaj z Amondem Motier. Nieszczęsny Cycero cię zawiódł. Nieszczęsnemu Cyceronowi jest przykro, słodka matko. Tak bardzo się starałem, ale nie mogę znaleźć słuchacza. O co tu chodzi? Powiedz Cyceronowi, że nadszedł czas. Przekaż mu słowa, na które czekał te wszystkie lata. Ciemność rozkwita, gdy umiera milczenie. Okej, okay, to jest coś creepy, no ale... Co? Przecież to zdrada! Hańba! Nikczemność i hańba! Bezcześcisz trumnę nocnej matki! Co masz na swoją obronę? Miecz? Mów, robaku! Mam miecz, mam tarczę, jestem smoczym dziecięciem, słyszałem nocna matka, jak do mnie mówi. I... Miksodę na życie? Kolejne oszustwa i podstępy. Nocna matka rozmawia tylko ze słuchaczem. No, czyli ze mną. A przecież nie ma słuchacza. Zamilcz, głupcze. Ona to powiedziała. Skierowała te słowa do ciebie. Ciemność rozkwita, gdy umiera milczenie. Ale to są te słowa. Wiążące słowa. Zapisane w księgach pamięci. To sygnał dla mnie. Matka przemawia do słodkiego Cycerona tylko w ten sposób. Widzisz? To prawda. Ona wróciła. Nasza pani wróciła. Wybrała słuchacza. Wybrała ciebie. Chwała słuchaczowi. A no wiadomo, że tak. Astrid, wyluzuj. Wszystko w porządku? Słyszałam jakiś tumult. Z kim rozmawiał Cycer? Gdzie jest ta druga osoba? Ujawnij się, zdrajco! Mówiłem do nocnej matki. Mówiłem do nocnej matki, lecz ona nie przemówiła do mnie. O nie! Przemawiała tylko do słuchacza. Co? Słuchacz? O czym ty bredzisz? Co to za bójdy? On nie bredzi. To prawda! Nocna matka przemówiła! Cisza się skończyła! Słuchacz został wybrany! Tak. Gdy tylko usłyszałam krzyk Cycerona, wiedziałam, że cię dostrzeżono. Obawiałam się najgorszego. Wszystko w porządku? Całkiem spoko. Co się w takim razie tutaj dzieje na Citisa? Cycero rozmawiał z nocną matką, a ona zwróciła się do ciebie? Co to za brednie? No to właśnie nie są brednie. Jestem niby wybrany. Co? A więc Cycero z nikim nie rozmawiał, tylko mówił do ciała nocnej matki? Tak, a o co chodzi? Ta nocna matka, która wedle naszych informacji rozmawia tylko ze słuchaczami, właśnie przemówiła? Właśnie teraz? No tak. Do ciebie? Tak. Na Citisa. I co powiedziała? No, że muszę iść do Volun Rud. Amond Motier? Nie mam pojęcia, kto to. Ale Volun Rud jest mi znajome. I wiem, gdzie to jest. Fajnie. Idziemy? Czy mam iść sam? Nie. Nie. Posłuchaj, nie wiem, co się tutaj dzieje, ale to ode mnie otrzymujesz polecenia. Rozumiemy się? Nocna matka może i z tobą rozmawiała, ale to ja wciąż jestem przywódczynią rodziny. Nikt nie będzie tak po prostu ignorował mojej władzy. Oj tam, oj tam. Muszę to wszystko przemyśleć.
Idź do Nazira, wykonaj dla niego jakieś zadanie. Znajdę cię, gdy już coś wymyślę. No, tak się składa, że teraz tam nie pójdziemy, tylko zajmiemy się czymś innym. Słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Widzę się z wami w odcinku kolejnym. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, a już w najbliższym odcinku wrócimy do wątku Gildii Złodziei. Czyli porozmawiamy z Delwinem oraz wykonamy zlecenie, które dał nam Brynjolf. W tym odcinku, jak już mówiłem, to było wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie może jakiś komentarz. Nowych widzów zachęcam do subskrybowania kanału YouTube. Gram dla was C i to był Skyteam. Do zobaczenia już niebawem. Trzymajcie się, pa pa.